Cześć, tu MikFighter. Witam was w pierwszym filmie typu Q&A na kanale. Film ten powstaje z okazji 2000 subskrypcji, mimo iż mamy już 2200. Wow, nie spodziewałem się tego, że szybko nam się uda osiągnąć ten cel, a został on już przebity. Jestem wam naprawdę wdzięczny za to, że jesteście i oglądacie te filmy. Słowa nie opisują tego, jak bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. W ankiecie na YouTubie poprosiłem was o zagłosowanie na to, co ma być tematem specjala i wybraliście Q&A, więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Pierwsze pytania od użytkownika Łukasz Nowak. Po pierwsze, chciałem ci pogratulować z okazji 2000 subów i życzyć powodzenia w dalszym nagrywaniu. Bardzo dziękuję, naprawdę miło mi się zrobiło. Jak masz na imię? Mam na imię Michał. Co jest twoją pasją? Taką główną pasją jest na pewno granie w gry, no i często zabawa montażem, grafiką. Często lubię tworzyć jakieś memy i tym podobne rzeczy. Strasznie chciałbym się nauczyć grafiki 3D, ale często mam z tym problemy. A to brak chęci, a to szybkie poddawanie się. Chyba rozumiecie. Jakie masz plany na przyszłość? Szczerze mówiąc, jeszcze nie do końca wiem. U mnie to wygląda tak, że co miesiąc inna zajawka, ale mocno interesuję się dziennikarstwem oraz aktorstwem, interesuję się również prawem, a patrząc na to, że w szkole często nauczyciele mówią mi, że mam radiowy głos, choć nie wiem, czy tak jest, ja tak nie uważam, to myślę, że będę próbował robić coś w tym kierunku. Kolejne pytanie od użytkownika Entity. Czy masz brata? Nie mam brata, ale mam młodszą siostrę. Kolejne pytania od Damian. Jak oceniasz zwiastun filmu FNAF-a? Jako iż jest to teaser, który jest naprawdę krótki, to ciężko jest mi ocenić, ale wiem na pewno, że gdy zobaczyłem ten teaser, to hype sięgnął zenitu. No i po prostu nie mogę się doczekać tego filmu. Czy wiedziałeś, że jeżeli puścisz zwiastun filmu FNAF od tyłu, to usłyszysz mówione przez dzieci Afton killed me? Tak, słyszałem o tym, ale wydaje mi się, że tego tam nie ma i po prostu się to ludziom wydaje. No come on, ile razy we FNAF-ie była podobna sytuacja, która później okazała się być fejkiem. Było to w zwiastunie FNAF 2, a także w zwiastunie Sister Location bodajże, więc podejrzewam, że tego tam nie ma, lecz jeśli jest to naprawdę, to ciekawy smaczek. Czy oglądasz Katona? Obecnie nie, ale zdarzyło mi się go oglądać w okresie 2017-2018. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Kolejne pytanie od XXL Productions. Czemu masz karton na głowie? Po pierwsze, to nie karton, tylko taka jakby siatka z jakiegoś McDonalda czy innego fast fooda. Bo kiedyś jak byłem z kolegami w McDonaldzie, to dla żartu nałożyłem sobie tą siatkę na głowę i tak powstał mój ocek. Ogólnie to pomysł ten powstał przez to, że akurat wtedy kończyłem grać sobie w grę Little Nightmares, więc był to taki ala cosplay postaci Mono z tej gry. Kolejne pytanie od Polish Countryball. Czy grałeś w Poppy Playtime? Nie grałem. Oglądałem tylko gameplay u Rizowskiego, ale ogólnie to w to nie grałem. Mam bardzo złe zdanie o twórcach tej gry i po prostu... No jest to też powód, dlaczego między innymi nie grałem w Poppy Playtime i nie lubię tej gry. Kolejne pytania od Sukumi. Jak dowiedziałeś się o FNAF? Kiedy prowadziłem pierwszy już niedostępny kanał, który powstał w 2013 roku, prowadziłem różne serie z gier horrorowych. W 2014 roku, podczas szukania jakiejś gry do zobaczenia, znalazłem w internecie grę zatytułowaną Five Nights at Freddy's. Postanowiłem ściągnąć tę grę z internetu, bo jako iż byłem wtedy małym szczylem, to nie miałem środków, by kupić grę na Steamie. FNAF to była taka gra, która wtedy tak mocno wpłynęła mi na psychikę, że jestem z nią od samego początku i trzymam się z nią do dziś. Ogólnie FNAFa poznałem dosyć wcześnie, bo było to bodajże kilka dni po premierze na Steamie. Pamiętam, że wcześniej była wersja, którą można było pobrać na Dezurze, ale nie mogę sobie zbytnio przypomnieć, jak to wyglądało. I jaki jesteś rocznik? 2057. Jaki jest twój ulubiony animatronik? Definitywnie Ennard. Dalej uważam, że jest najbardziej przerażającą postacią w całym uniwersum. No i obrzydliwą. Czy zamierzasz nagrywać gameplay jakichś innych gier? Tego jeszcze nie wiem, na razie planuję trzymać się tylko FNAF-a, a jeśli chodzi o jakikolwiek gameplay z FNAF-a, to nie wiem, czy by się to opłacało. Ja średnio potrafię solo komentować, jak gram, więc zbytnio nie wiem, ale miałem pomysł, by zrobić serię z DLC Ruin, gdy wyjdzie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jakie masz zdanie na temat anime? Powiem ci szczerze, że neutralne. Nigdy nie oglądałem, jakoś mnie do tego nie ciągnie, więc średnio mogę się na temat anime wypowiadać.
Kolejne pytania od Roberto. Jakie są twoje ulubione gry? Jeśli chodzi o gry single player, to moją ulubioną grą of all time jest Red Dead Redemption 2. Jeśli jednak chodzi o multiplayer, to często gram w Overwatcha, czasami sobie pyknę Fortnite, ale to naprawdę rzadko. Głównie jeśli gram w multika, to w Overwatcha z moimi przyjaciółmi. Czy będziesz nagrywać z jakimś innym FNAFTuberem? W produkcji akurat jest film z królem polskiego FNAFTuba, także wyczekujcie. Pamiętasz Mateusza FNAFGamera? Pamiętam, utrzymuję z nim kontakt i no. Kolejne pytanie od Marcel Yty. Czy będzie jakiś kolab z Mdziakiem, Zeku, Magusem, Rajdżą? Szczerze to nie wiem, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie miałoby to działać. Jedyny kolab jaki kiedyś z nimi miałem to zmontowanie Funny Moment z Security Breach, ale no. Także podejrzewam, że raczej nie, ale jestem chętny. Kiedy Face Reveal Jolly Resolution? Nie wyjdzie. Ulubiona część FNAF. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Bardzo podoba mi się ta gra pod względem lore i nawet gameplayu. Wiem, jest to strasznie kontrowersyjna opinia, ale jestem z niej dumny. Żebyście mnie nie zjechali, to moją drugą ulubioną grą FNAF jest FNAF 3. Kolejne pytanie od Zielony Jennik. Czy grałeś w NFS-a? A jak tak, to jakie? Grałem tylko w Hit i Payback, ale jakoś mnie nigdy nie przekonała do siebie ta seria gier. Średnio ją lubię. Kolejne pytanie od Fagon. Jak chcesz się ukierunkować jako FNAFTuber? Planujesz robić głównie jakiś jeden content, na przykład teorie? Zamierzam z tym eksperymentować. Tak jak wcześniej na kanale pojawiały się tylko teorie, tak ostatnio wrzuciłem film o historii upadków FNAF AR, czyli takie jakby komentary, czyli nową serię tak naprawdę. No i też shorty, gdzie omawiam pomniejsze rzeczy w 60 sekund. Więc no, różnie to będzie wyglądać. Na pewno będę się starał robić to, co klikalne. Kolejne pytania od Dan Schneider. Jakie masz porady dla początkujących youtuberów? Przede wszystkim nie poddawać się z tym, co się robi, bo to jest najgorsze, co można zrobić na starcie. Sam miałem wiele, ale to wiele takich sytuacji przez 10 lat nagrywania, gdzie traciłem wiarę i potem wracałem. Dlatego pamiętajcie, nigdy nie poddawajcie się, gdy coś robicie. Z każdej porażki wynosicie wnioski i ogólnie nie słuchajcie ludzi, którzy mają z was bekę, bo sami nie są zdolni do osiągnięcia sukcesu i starają się innym utrudnić drogę do tego. Czy planujesz założyć serwer Discord? Mam takie plany, ale no tak jak mówię, na razie to tylko plany i to też zależy od was, czy byście takowy serwer odwiedzili i na nim pisali. Kolejne pytania od Troder. Najpierw płatki czy mleko? Najpierw miska. Ile części gry FNAF przeszedłeś? Wszystkie oprócz Security Breach. Obecnie jestem w trakcie robienia platyny, czyli 100% i brakuje mi kilku osiągnięć do tego. Niedługo to pewnie nastąpi, więc dumnie mogę powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie FNAFy przeszedłem. Jak dowiedziałeś się o FNAFie? Już o tym mówiłem, więc nie będę się powtarzał, bo nie ma to zbytnio sensu. Kolejne pytania od Pawelopi. Ile masz lat? 46. Kiedy bardzo interesowałeś się fabułą i FNAFem? Ogólnie to z samego początku aż do dziś się interesuję fabułą oraz samym FNAFem. A mam pytanie, kiedy odcinek razem? A nie wiem, to zależy. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam Paweł. Kolejne pytania od Unknown. KFC czy McDonald's? Zależy jaki dzień, frytki wolę w KFC, ale kurczaki w Macu. Twój ulubiony serial? Better Call Saul! Ale lubię też Peaky Blinders oraz The Good Doctor. No i jeszcze w miarę tam oglądam i interesuje się Ninjago, więc tak. Będę kiedyś filmy z kamerką. Obecnie mój content nie wymaga ode mnie pokazywania twarzy, ale może kiedyś. Gdzie mieszkasz? W Warszawie. Kolejne pytania od Lukedi. Wolisz oddychać tlenowo czy beztlenowo? Odpowiedź na to brzmi tak. Tata babci to, no, pradziadek. Czy słonie potrafią skakać? Nie, ponieważ mają za dużą masę ciała. Kolejne pytanie od Jarosław Kaczyński. Czy będziesz nagrywać gameplaye? Tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze nie wiem. Musicie dać znać, czy podobałyby wam się takie filmy. Kolejne pytania od XXKasperXX2. Legia czy Lech? Nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję. Jedyny klub, jaki w miarę tam lubię, to Arsenal. I to tyle. Z jakiego województwa i miejscowości pochodzisz? Jestem z Warszawy i nadal tam mieszkam. Lubisz Juniors? Sam zamysł na grę jest ciekawy, ale samo wykonanie jest słabe i nudne. Czy FNAF 2 Open Source jest dobre według ciebie? Nie miałem przyjemności zagrać, ale wynikła z tego dobra rzecz, bo w końcu mamy dzięki temu FNAF Plus, więc myślę, że tak. Czy pozdrowisz? Pozdrawiam. Kolejne pytania od Zuzix.
Jakiej muzyki słuchasz? Głównie coś z lat 80. Moim ulubionym wykonawcą jest i chyba na zawsze będzie Michael Jackson, ale no staram się słuchać też nowszych rzeczy. Często słucham Boy With Luke, możecie go kojarzyć z jego utworu Toxic, popularnego przez shorty i TikToki. I no. Masz dziewczynę? Nie mam. Jakie jest twoje marzenie? Poznać chociaż jednego z youtuberów z mojego dzieciństwa, takich jak Łeza, Disowski, Rezi, Eleven, rozumiecie, chociaż jednego z nich, bym mógł im podziękować za dzieciństwo, które mi zrobili tworząc na YouTubie w tamtym okresie. No i ostatnie pytanie od użytkownika FFM8, jak zacząłeś nagrywać na YouTube? No i tu klasyczna odpowiedź, przez innych youtuberów i też zajawkę na te rzeczy typu nagrywanie, kamery, montaż i tak dalej. Rozumiecie pewnie, każdy z nas pewnie miał takie coś, że podczas oglądania swojego ulubionego youtubera mieliśmy takie: ej, kurde, ja też chcę coś takiego robić. No i tak naprawdę to jest początek mojej kariery, chęć zaistnienia w internecie. Więc dotarliśmy do końca tego Q&A. Przepraszam, jeśli czyjeś pytanie się tu nie pojawiło, bo po prostu pytania się powtarzały i nie było sensu odpowiadania na to samo kilka razy, by sztucznie przedłużyć film. Jeszcze raz wam bardzo chciałem podziękować za aktywność na kanale. Będę starał się dla was robić coraz to lepsze materiały, które mam nadzieję, że wam się spodobają. Już niedługo kolejny odcinek z FNAF-a, bo jakby inaczej. Także dzięki jeszcze raz, a ja już lecę. Trzymajcie się. Cześć.